Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Game Newsie. I teraz Game News będzie niestety co drugi dzień, czyli poniedziałek, środa i piątek. Być może w międzyczasie będą pojawiać się jakieś filmy. Jeszcze nie wiem, co z weekendami. Być może jakiś flash na zasadzie w tym tygodniu wyszły takie gry. Natomiast na chwilę obecną pewne filmy postaram się wrzucać w poniedziałek, środę i w piątek. Na chwilę obecną to chcę, żeby było pewne na Technokracie Games. Niestety nie wyrobiłem się, jakby nie dałem rady robić i na główny kanał, i na kanał z grami filmów codziennie. I nie chcę robić takiego, że tak powiem, dziadostwa, że raz na tym kanale jest film, w inny dzień go nie ma, dlatego pewne 3 dni wrzucam i w te 3 dni będę Wam wrzucał jakieś game newsowe nowinki. A co dalej na tym kanale? Oczywiście w przyszłości zobaczymy, natomiast na pewno chciałbym tu robić recenzje gier, testy sprzętu jakiegoś takiego typowo gamingowego, więc ten kanał na bank się rozwinie, streamy na bank na nim będą, gameplaye być może na nim będą, no bo jednak ja uwielbiam granie i chciałbym ten kanał rozwijać, niestety, no jakby czas na chwilę obecną mi nie pozwala, jednak Technokrata i TechNews jest ważniejszy i na tym na chwilę obecną chcę się skupić, oczywiście i podzielić też to skupienie na Game Newsa, natomiast niestety nie mogę mu poświęcić tyle uwagi, ile bym chciał. To tyle ze smutnych wieści i ciąg dalszy smutnych wieści, jak tylko zobaczycie intro. A więc stało się, cały ten spektakl z przejęciem Bethesdy przez Microsoft, właściwie ZeniMaxa, bo tak naprawdę ZeniMax był tą taką spółką, która zrzesza Bethesdę i całą masę innych mniejszych studyjek, ale równie zacną historią jak Bethesda, znaczy tak zacną to aż nie, ale z zacną historią, zostało przejęte przez Microsoft. Trwało to od września, skończyło się teraz. Unia Europejska dała zielone światełko, więc transakcja została ostatecznie zawarta. Microsoft wyłożył 7,5 miliarda dolarów na tą inwestycję. No i cóż, największe przejęcie, chyba największe, jeżeli się mylę, poprawcie mnie, w historii branży gier. I Microsoft od razu zapowiedział, właściwie Philip Spencer, czyli szef działu Xbox, od razu zapowiedział: hej, teraz Bethesda to będzie robić ekskluzywy na Xboxa, no i Windowsa, no bo to jakby jest ta sama rodzina, więc gracze z Playa nie zobaczycie już gier Bethesdy na waszych konsolach. Kurczę, i powiem wam, że wygląda to bardzo ciekawie w kontekście tego, że niedawno mówiłem wam dosłownie w poprzednim Game Newsie, że PlayStation chce wprowadzić, Sony chce wprowadzić gry z PlayStation na Windowsa, czyli de facto właśnie na platformę konkurencji, bo niczym innym nie jest Windows jak platformą konkurencji, no chyba że wrzucą to na Linuxa, ale wątpię. Jednak to, że mówiłem, że Sony będzie robić gry na PC-ty, chodziło tutaj ewidentnie o Windowsa, a Microsoft mówi: my będziemy Bethesdę wykorzystywać do robienia ekskluzywów. Ja im się w ogóle nie dziwię, już wam to mówiłem, jak zapowiadałem właśnie to przejęcie i jak to chyba bodajże w jednym z pierwszych tech newsów było, game newsów, a w tech newsach też swoją drogą były te informacje, właśnie we wrześniu pierwszy raz podawałem na głównym kanale tą informację, że moim zdaniem tak powinien zrobić Microsoft, tak ja bym zrobił, zdecydowanie nie wydawałbym 7,5 miliarda na jakąś firmę tylko dlatego, żeby robić gry dla konkurencji. PlayStation ekskluzywami stoi. To jak genialne ma ekskluzywy i przez lata zbudowali sobie naprawdę bardzo duże portfolio gier, dla których warto kupić tą konsolę. Teraz chcą troszeczkę z tymi grami przejść na pecety. Nie dlatego, że nie zależy im na tym, żeby ich konsola była postrzegana przez pryzmat ekskluzywów, ale żeby zwiększyć bazę klientów. Jeżeli zrobiliby to wcześniej, przed kilku laty, mogłoby się okazać, że PlayStation nie byłoby w głowach ludzi kojarzona właśnie z tymi tytułami, które jak wychodzą tylko na konsole Sony i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Teraz jak już mają zbudowaną tą pozycję na rynku, mogą przechodzić tylko, mogą przechodzić na PC-ty, poszerzać bazę klientów. Microsoft wprost przeciwnie.
nie ma tak naprawdę, no nie jest kojarzony. Jak kiedyś jeszcze miał jakieś tytuły jak Halo, Forza Horizon, miał takie tytuły, gdzie Gears of War, były takie tytuły, z którymi Microsoft i Xbox był kojarzony. Był jeszcze to Fable bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, ale Fable już dawno się nie ukazała, żadna część, fajnie by było. No i od kilku lat już tego nie ma. To było za serii Xboxa 360, może na początku Xboxa One S, One właściwie bez S-ki jeszcze wtedy. Może jeszcze wtedy gdzieś kiełkowało, że hej, Microsoft też ma jakieś ekskluzywy, ale teraz przy premierze Series X i Series S tak naprawdę wszyscy... Jakby w ogóle nikomu do głowy nie przychodzi jakiś tytuł, może tylko tym fanom, którzy grali właśnie w te dawniejsze ekskluzywy od Microsoftu, oni może mają w głowie to, hej, no Microsoft też miał kiedyś swoje własne tytuły, które były zacne. Teraz, jeżeli chodzi o globalną świadomość, to umarło i Microsoft taki właśnie musi zbudować mindset, jeżeli chodzi o graczy, musi zbudować tą bazę takich graczy, którzy pójdą do Microsoftu i właściwie im tak średnio zależy, czy to będzie Windows, czy Xbox, może troszeczkę bardziej na Xboxie, bo tam jednak tych usług jest bardzo dużo. Na początek Microsoft zrobił świetną rzecz z Game Passem. Game Pass od Microsoftu na głowę bije to, co prezentuje Sony w swojej ofercie Golda co miesięcznej. Tutaj Microsoft ma bardzo dużo gier, poszerza tą bazę gier. Dochodzą nas też plotki, być może nawet powiem o tym w kolejnym Tech Newsie, Game Newsie, przepraszam, będę pewnie mylił Game Newsa z Tech Newsem, że cała oferta gier Ubisoftu, czyli wszystkie Assassin's Creed, no i cała reszta innych gierek, ale wstyd, Anno też tam jest i przepraszam, nie pamiętam aż tak na pierwszy rzut oka, jakie gry wydaje Ubisoft, ale jest ich naprawdę cała masa i dużo legendarnych tytułów, miałyby trafić do Game Passa. Za 4 dychy miesięcznie mamy taką bazę gier, więc no cóż, to jest na pewno coś, co Microsoft zrobił świetnie. I jeszcze xCloud Gaming, czyli granie w chmurze, gdzie za 5 dych mamy urządzenie do grania, bazę gigantyczną gier, a jeszcze ta baza ma się powiększać. I to Microsoft zrobił świetnie i teraz przydałoby się zrobić tą bazę ekskluzywów. I tutaj na scenę wchodzi Bethesda, cała na biało, właściwie ZeniMax i cała reszta tych wszystkich studyjek. I może się okazać, że to portfolio będzie gigantyczne. Wyobraźcie sobie The Elder Scrolls 6, który zrobi furorę i który nie pojawi się na PlayStation 5. Może już 6, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy The Elder Scrolls 6 się pojawi, aczkolwiek mam nadzieję, że na tą generację konsol, a nie jeszcze na następną. Więc Fallouty nowe, chociaż one tak jakby straciły na znaczeniu, trójka, New Vegas, ale to były tytuły jeszcze dla wielu weteranów serii, to jedynka i dwójka, to tam był klimat dopiero krypty. No 76, ja osobiście nie grałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Czwórkę grałem, zaczynałem grać, nawet czwórkę grałem, Fallout był fajny. Ale New Vegas chyba wspominam najlepiej. New Vegas najbardziej mi się podobało, bo super klimatyczne. Aż bym jeszcze pograł sobie teraz w New Vegas. Może popykam. Bo nigdy serii na przykład nie skończyłem z Fallouta 4, którą nagrywałem kiedyś na swoim kanale archaicznym gamingowym. Nigdy jej nie skończyłem, a teraz fajnie by było do tego wrócić. Okej. Więc moim zdaniem jest to genialny ruch ze strony Microsoftu z takiego biznesowego punktu widzenia. Jako gracz też nie widzę w tym minusów, bo jestem graczem PC-towym i lubię też Xboxa, więc dla wszystkich graczy i posiadaczy tylko i wyłącznie konsoli PlayStation będzie to minus. Natomiast dla całej reszty, no to już tak niekoniecznie. Ale jednak trzeba zrozumieć tutaj Microsoft, bo teraz jakby gloryfikujemy Sony za to, że ale fajnie, wchodzi z grami na pecety, zagram czy nie zagram, w sumie mnie to nie obchodzi, ale będę miał szerszy wybór,
wow, ale dobre to Sony, nie? A z drugiej strony możemy powiedzieć, ale niedobry Microsoft, on zabiera nam zabiera nam gry na naszego kochanego playaczka. No tak, ale wy kupiliście waszego kochanego playaczka, a nie kochanego Xboxa. Dlatego też Microsoft chce przyciągnąć was do swoich produktów i musi tak zrobić, no bo jednak nie oszukujmy się, każdy i tak koniec końców zawsze patrzy na kasę, czy to jest Sony, czy to jest Microsoft. Sony, wypuszczając gry na komputer, patrzy na kasę, bo wie, że powiększy im się baza klientów i sprzedają, ba, już stare gry, bo sprzed 2, 3, 4 lat sprzedają sobie za okrągłe 250 zł, 300 zł. Za takie sumki sprzedają już stare gry, które tak naprawdę będą portem na komputer. Świetny interes. Nie wynika to z ich jakby jakiegoś altruizmu i tego, że chcą nam dać te gry. Wynika to z czystej kalkulacji fiskalnej i to samo jest z Microsoftem, jeżeli chodzi o ekskluzywy od Bethesdy. Wiadomo, Bethesda na chwilę obecną tworzy kilka tytułów na PlayStation i one jakby zostaną dociągnięte, bo to są kontrakty na gigantyczne sumy, więc tutaj Microsoft nie pozwoliłby sobie na aż takie. Jeszcze w ogóle by to było wizerunkowe też, bo niedobry Microsoft przejął Bethesdę i zablokował gry, które miały wyjść na playaczka i które były produkowane specjalne pod playaczka. Nie, to wszystko dojedzie do końca, ale już te nowe, wielkie tytuły, czyli pewnie jakiś Fallout 5, o ile wyjdzie, The Elder Scrolls 6, to wszystko prawdopodobnie już tylko PC i Xbox One, czy przepraszam, Xbox Series S albo Series X, bardziej X. Więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że tak patrząc oczami Microsoftu, jest to bardzo dobry ruch. Z drugiej strony, patrząc też od strony gracza, też się trochę z tego cieszę, bo będziemy mogli w te wszystkie gry grać w Xbox Game Passie, czyli 4 dychy miesięcznie i dostaniemy całkiem zacną bazę gierek od Bethesdy, chociaż powiem szczerze, one już teraz w większości są raczej tanie, a jakby 6 The Elder Scrolls wyszła, to ja chyba jednak chciałbym mieć pudełko i tutaj Game Pass mnie aż tak bardzo nie ratuje. No nic, dajcie znać, co wy o tym myślicie z waszego punktu widzenia, no i też wczujcie się w Microsoft, czy on robi dobrze, czy źle, czy na tym zyska, czy raczej straci. No i widzimy się oczywiście, skoro dzisiaj jest środa, to w piątek o godzinie 19. Dzisiaj jestem spóźniony, przepraszam, będę spóźniony z tym Game Newsem, natomiast następne dni już wszystko będzie w terminie, jak najbardziej. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!